Dlaczego w ogóle Mahler? No, Mahler sam mówił o swojej muzyce, o swoich symfoniach, że to jest budowanie świata wszelkimi środkami istniejących technik. Coś w tym jest. Każda symfonia jest oddzielnym światem, jest oddzielnym bytem, dotyczy innych spraw. Mahler jako największy prorok wśród kompozytorów, największy kompozytor wśród proroków, na początku XX wieku stworzył coś, co było jednym wielkim przeczuciem i proroctwem całej tragedii XX wieku. W tej muzyce po prostu to wszystko wcześniej już było i to wszystko się czuje. Czuje się ten niepokój twórczy, a jednocześnie, tak jak w czwartej symfonii, niebiański spokój. Niebiański, który daje radość. My tego niebiańskiego spokoju potrzebujemy teraz podwójnie. Potrzebujemy tego ukojenia, potrzebujemy tego odczucia nieba. Jakkolwiek byśmy rozumieli, każdy na swój sposób, potrzebujemy odczuwać. Pragnienie nieba jest czymś koniecznym, bo inaczej zwariujemy. Ostatnio rozmawiałem z okazji 90. urodzin z maestro Kazimierzem Kordem. I Kazimierz Kord powiedział mi krótko: nie da się tak dalej żyć. Coś trzeba z tym zrobić. To przynajmniej zbudujmy ten świat na godzinę. W piątek o godzinie 19. Budujmy świat piękna. Budujmy świat, który jest wolny od krzyku, który jest wolny od kłamstw, manipulacji i tym podobnych nieprzyjemnych zdarzeń współczesności. Świat na swój sposób idealny, ponieważ czwarta symfonia dotyczy właśnie przeżywania nie tylko tego, co jest piękne, ale jest przeczuciem niebiańskiego spokoju, niebiańskiej radości, która jest u Mahlera opisana w sposób niezwykle humorystyczny. Powiedziałbym nawet żartobliwy, wręcz nawet chwilami rubaszny, ale taka jest muzyka Gustawa Mahlera. Wszystko ma wszystkie odcienie emocji, ma wszystkie odcienie radości, ma wszystkie odcienie smutków, bo i radość, i smutek jest piękny w tej muzyce. Zapraszam, 19, kanał YouTube, piątek, Filharmonia Łódzka imieniem Artura Rubinsteina i Sara Traubel, sopran, moja batuta skromna, będzie temu wszystkiemu patronować.